Żeby zarobić, trzeba oszczędzać. Banalna prawda, którą aż nazbyt dobrze znają polscy przedsiębiorcy. Na rynku mody, który musi stawiać czoła nie do końca uczciwej konkurencji z Dalekiego Wschodu, ograniczenie kosztów, minimalizacja strat i produkcja, która wykorzystuje surowce do ostatniego skrawka, to być albo nie być. Jak się zarabia na potrzebie oszczędzania? Jak buduje firmę, której istotą jest maksymalizacja zysków klienta? Jak powstaje biznes, który pomaga oszczędzać innym? Biznes w modzie, centymetr po centymetrze. Na tym etapie niewprawne oko laika nie dostrzeże jeszcze potencjału i możliwości. Niewprawne oko laika nie dostrzeże tu niczego, co mogłoby wiązać się z modą. A jednak. Większość klientów, z którymi rozmawiamy na początku i spotykamy się, sądzą, że ich produkcja jest poukładana 100%, że nie da się nic zmienić. I często jest tak, że oni zmieniają zdanie już na pierwszym spotkaniu z nami. Organizacja produkcji w zakładach klienta tak, by była ona szybka i oszczędna. Tym zajmuje się 60 pracowników tej firmy. Jedni pracują tak, inni tak, ale wszyscy mają jeden cel – maksymalizacja zysków i minimalizacja strat u klientów. To początek budowy maszyny, która oszczędza, przyspiesza pracę, nie popełnia błędów. Automatyczny kater, który wycina w materiale poszczególne elementy ubrań czy tapicerowanych mebli. Rzecz z pozoru błaha. Ale to część całego systemu, który powstał w głowie jednego człowieka, wówczas handlującego maszynami do szycia. Przez cały ten okres odwiedziłem kilkaset zakładów pracy w Polsce, za granicą i zawsze widziałem wielokrotnie te same obrazki, że ludzie bardzo ciężko pracują i muszą pracować bardzo długo. Stąd narodził się pewien pomysł, żeby to uprościć i żeby zbudować pewną technologię, która faktycznie będzie ułatwiać życie na produkcji i wprowadzać jakby dużo oszczędności w czasie dla ludzi, dla przedsiębiorców. Ale po kolei. Żeby uszyć cokolwiek, najpierw trzeba to zaprojektować. Pierwsze szkice mogą wyglądać na przykład tak, ale potem od koncepcji i pomysłu trzeba przejść do fazy, w której projekt nadaje się już do produkcji przemysłowej. A to oznacza, że każdy rękaw, mankiet, kołnierzyk, każdą szlówkę czy najdrobniejszy element wykończenia trzeba zaprojektować oddzielnie, w kilkudziesięciu kolorach, w różnych tkaninach, w kilku rozmiarach dla jednego modelu. Zaprojektować perfekcyjnie, tak by dało się z projektu zrobić wykroje, odwzorować je na tkaninie i wycinać dziesiątki tysięcy razy w ciągu jednego sezonu. W wielu polskich firmach to wszystko nadal robi się ręcznie. Oglądamy wszystkie procesy w firmie, procesy produkcyjne, jak przebiegają i biorąc pod uwagę nasze doświadczenie i możliwości, jakie mamy, doradzamy, co można zmienić, aby ograniczyć koszty. Często uświadamiamy, można powiedzieć, to problemy bądź wyzwania u klientów, których oni sobie do tej pory nie uświadamiali i pokazujemy im dodatkowe oszczędności. Projektowanie przy pomocy specjalnie do tego celu stworzonego programu komputerowego pozwala producentom nie tylko oszczędzać czas, pozwala oglądać wirtualne, trójwymiarowe produkty jeszcze zanim się zmaterializują. Takie wizualizacje pozwalają uniknąć wielu błędów konstrukcyjnych. Ten program instalowany w firmie po raz pierwszy to skok cywilizacyjny. I choć trudno w to uwierzyć w czasach, w których elektroniczne jest już chyba wszystko, w Polsce wciąż są firmy, które ten skok mają dopiero przed sobą. Czasami się okazuje, że wdrożenie tego systemu rewolucjonizuje pracę na krojowni. To jest tak, że osoby, które muszą zacząć pracować w programie, są przerażone tym, że nagle stawia im się komputer i muszą się zacząć oswajać z narzędziami oferowanymi choćby przez Windowsa, tak? A czasami jest tak, że program jest przyjmowany z absolutnym entuzjazmem. Opracowanie programu do projektowania to jedno, sprzedanie go klientowi to drugie, a zapewnienie pomocy przy jego wdrażaniu, a potem podczas codziennej eksploatacji to jeszcze coś innego. Stąd dział supportu, pomocy, dział, który wyszkoli pracowników, nauczy ich obsługi, a potem nawet 24 godziny na dobę pomoże rozwiązywać problemy techniczne w firmie klienta. Tylko tworząc taki dział, można dziś konkurować z innymi dostawcami oprogramowania. W zależności od tego, co jest do zrobienia, co jest do naprawienia, co jest do pokazania, takie narzędzia są wykorzystywane. Jeżeli jest taka możliwość, robimy to przez internet, jeżeli trzeba, wsiada się w samochód i jedzie się do klienta. Czasem na drugi koniec Europy czy wręcz świata te maszyny są polskie od początku do końca. Przy ich projektowaniu i konstruowaniu wykorzystano osiągnięcia polskich naukowców i doświadczenie najlepszych polskich inżynierów. Do ich produkcji tu na miejscu w Katowicach używa się polskich materiałów, a to doceniają klienci. Na całym świecie jest tylko kilkunastu producentów takich maszyn, u nas jeden. Wróćmy do początku tej historii i zakładu, w którym krok po kroku powstaje automatyczna maszyna do cięcia. To ważący prawie 3 tony stół, na którym rozkładana jest tkanina, a komputerowo sterowana głowica wycina każdy z zaprojektowanych elementów, układając je tak, by zużyć jak najmniej materiału. Są firmy, które w ten sposób potrafią zaoszczędzić nawet 17% surowca. Kiedy produkcja jest masowa, 17% oznacza na przykład 400 000 dodatkowych t-shirtów, a to daje setki tysięcy złotych oszczędności, co w czasach, w których przedsiębiorcy uważnie przyglądają się każdej wydanej złotówce, ma niebagatelne znaczenie. Każda z tych maszyn powstaje na indywidualne zamówienie klienta, bo jak inaczej pogodzić potrzeby producenta ubrań, mebli tapicerowanych, wózków dziecięcych, namiotów czy spadochronów. Jedziemy do klienta i nie sprzedajemy mu towaru z katalogu, tak? Nie pokazujemy mu, drogi kliencie, to jest maszyna, ona będzie dla Ciebie najlepsza, musisz ją kupić. Każdy z katerów jest dopasowany do możliwości finansowych klienta. To od początku miało być urządzenie i dla małych, rodzinnych firm, i dla gigantów. Każdy z katerów jest inny i nie chodzi tu tylko o to, jakiego rodzaju tkaninę będzie ciął. Projektanci muszą przewidzieć wszystko, na przykład to, gdzie maszyna będzie instalowana. Czasem trzeba zmniejszyć jej wymiary, żeby zmieściła się w już wybudowanej hali produkcyjnej. Czasem przeciwnie, trzeba ją powiększyć, by poradziła sobie z ogromną ilością wyjątkowo ciężkich tkanin. Kiedy wszystko jest już zaprojektowane, przychodzi czas na produkcję poszczególnych części. Element po elemencie, od najdrobniejszej śruby po najbardziej skomplikowane podzespoły. Większość tych części powstaje tu, na miejscu. Z gotowych elementów, które wykonali podwykonawcy zgodnie z projektem, spawa się konstrukcja, szkielet, na którym potem oprze się cała maszyna. Każdy z tych szkieletów dopasowany jest do zadania, jakie przed maszyną postawił klient. Wszystko jest wymierzone, wyważone i obliczone tak, by kater poradził sobie z tym zadaniem. Gotowy szkielet odsyła się do malowania. To ważny etap. Design maszyny produkcyjnej, wbrew pozorom, ma znaczenie, co w tej firmie już odkryto. Jest takie przysłowie, że je się oczami. Klient ma u siebie tę maszynę, ona będzie z nim zawsze, on chce się przy niej dobrze czuć. Ta maszyna też będzie jego wizerunkiem, on chce tę maszynę pokazać swoim znajomym. Ta maszyna będzie prawdopodobnie z nim tak długo, jak długo będzie korzystał z niej i jak długo będzie prowadził tego typu produkcję. To chcemy mu dostarczyć produkt, przy którym będzie czuł się dobrze i który będzie spełniał jego potrzeby estetyczne. Pomalowany szkielet wraca do producenta. Tu zaczyna się tak zwany biały montaż i uzbrajanie maszyny we wszystkie podzespoły. Jednocześnie w tym zakładzie na każdym stanowisku pracuje się nad kilkoma maszynami naraz. Ostatni etap produkcji to test. Tylko sprawdzona maszyna może trafić do klienta. Parametry, jakie zadajemy w czasie testów, są dużo wyższe niż wymagane u naszych klientów. W tym celu, żeby po prostu maszyna nigdy się nie psuła. Produkcja katerów i ich dopasowanie do potrzeb klienta to tylko część zadania, z jakimi zmagają się tutejsi konstruktorzy. W innych opcjach maszyny znajduje się na niej dodatkowa wiertarka, ewentualnie dysza chłodząca do noża, bądź też kamera. Zdarza się, że maszyna, która opuszcza tę fabrykę, jest monotypem, tworzonym od początku do końca dla pojedynczego klienta, który nie wie, jakiej potrzebuje maszyny, ale wie, jakie musi rozwiązać problemy, gdzie traci pieniądze. Dzwonią do nas firmy, które wiedzą o naszym istnieniu, wiedzą, jakie mamy możliwości, jaką mamy wiedzę i potencjał i zaczynają opowiadać nam o swoich problemach. Często zdarza się, że to właśnie dla takich firm przygotowujemy rozwiązania, których do tej pory nie było. To są rozwiązania autorskie, które mają rozwiązać odpowiedni i właściwy problem u danego klienta. Na przykład takim: powtarzające się wady tkaniny, z której klient produkuje. Jeśli VAT nie wyeliminuje się przed wycięciem poszczególnych elementów, firma traci czas i pieniądze na wycinanie, a potem odrzucanie gotowych, ale wybrakowanych wykrojów. A gdyby tak stworzyć maszynę, która najpierw zeskanuje partię materiału, wykryje wady, nauczy się ich na pamięć, a potem zaplanuje jak najciaśniej porozkładać poszczególne elementy i wykroić je, pomijając uszkodzone partie tkaniny? Stworzyliśmy do tego klienta specjalnie na jego zamówienie, zgodnie z ustaleniami wcześniejszymi, jak ta maszyna działać, maszynę, która pozwala analizować wady w tkaninie. Te wady są zaznaczane, w sposób automatyczny są określane pola, gdzie maszyna ma rozkroić taką tkaninę i taka już opracowana, taka opracowana tkanina jest podawana na naszą maszynę standardową i ta maszyna rozcina tą tkaninę już konkretnie z pominięciem odpadu, który jest niewykorzystany. Ten odpad pozostaje, ale sam program, algorytm określania rozkładu po zadaniu konkretnych formatek pozwala zminimalizować straty i zwiększyć uzysk. A skoro mowa o zysku, w tej firmie Kater pracuje od kilku lat. Produkuje odzież dla dzieci. Przyspieszył nam pracę znacznie, obniżył także koszty. Zwrot maszyny nastąpił już po roku eksploatacji. Zmniejszyło się zatrudnienie. Kater produkuje 3 razy więcej niż dotychczasowa załoga firmy. Za takie urządzenie trzeba zapłacić od kilku tysięcy do $500 000. Katery sprzedają się nie tylko w Polsce. Firma coraz odważniej wchodzi na pozaeuropejskie rynki. Jeżeli chodzi o Chiny, to tam jesteśmy dopiero na początku drogi. Ale Chiny czy Brazylia to są tak duże rynki, że dla wszystkich tam jest miejsce. Dotąd to my kupowaliśmy chińskie urządzenia do produkcji, to nasze firmy ścigały się z azjatyckimi producentami, ale na globalnym rynku nie ma rzeczy niemożliwych. Liczy się pomysł i upór w dążeniu do jego realizacji.